Na program zaprasza Kancelaria Snażyk-Cytowski, wiodąca kancelaria w zakresie startupów i funduszy Venture Capital. O budowaniu marki, zamawianiu jedzenia online oraz korzyściach płynących z wykorzystywania aplikacji mobilnych opowie nam Lech Kaniuk, dyrektor zarządzający pizzaportal.pl. Pizzaportal.pl. Jak jest z rozpoznawalnością tej marki w Polsce? Ludzie kojarzą, że to jest miejsce, gdzie można zamawiać tylko pizzę czy różnego rodzaju jedzenie. Jak to wygląda? Właśnie w tej chwili odnawiamy badania świadomości marki, z czym się kojarzy. Patrząc rok temu, to już byliśmy na poziomie 60% Polaków kojarzyło naszą markę, więc już duża rozpoznawalność. Też pizza jest dominująca, ale czekolwiek coraz mniej, bo promujemy bardzo dużo, że można zamawiać jedzenie zdrowe z dostawą, że tak naprawdę na naszym portalu zaledwie tylko połowę restauracji to są pizzerie. Gama restauracji, które mamy, to jest wszystkie kuchnie praktycznie, które można się spodziewać i nawet te, które się niekoniecznie się spodziewamy. Rozszerza się ilość restauracji, różne rodzaje kuchni, a została nazwa Pizza Portal. Dlaczego? Właśnie ze względu właśnie rozpoznawalności, bo to badanie, które robiliśmy rok temu, to było na potrzebę decyzji, czy chcemy zrobić rebranding, czy jednak nie. A jak widać, no to nie tylko się kojarzy z pizzą i na tyle jest mocna marka, że nie chcieliśmy inwestować w nowy brand i po prostu tylko bardziej uświadamiać, że to nie jest tylko pizza, że to jest tak naprawdę każda kuchnia. Jak to działa? Przede wszystkim, jakie to daje korzyści restauracjom, które z Wami współpracują i na jakich zasadach ta współpraca wygląda? Jakie to są korzyści też dla klientów, którzy zamawiają jedzenie przez Wasz portal? To jest bardzo proste. Wpisujemy adres, na który chcemy mieć dostarczone jedzenie. Wyskakują restauracje, które dostarczają na ten adres. Wybieramy swoją ulubioną restaurację. Wrzucamy do koszyka komponowane jedzenie, które chcę zamówić. I naciskam tak send de facto. Można płacić online czy gotówką przy odbiorze, więc ten proces zamawiania jest bardzo, bardzo prosty, nie trzeba się rejestrować. A jeżeli chodzi o restaurację, to jest dodatkowy kanał sprzedaży. Czyli tak, de facto robimy portal dla naszych użytkowników i uzupełniamy partnerami czy naszymi restauracjami o te restauracje, które właśnie ci użytkownicy nasi chcą, żeby byli na naszym portalu. Jeżeli jestem klientem, tak, mam restaurację, to jakie mam korzyści z bycia Waszym partnerem oprócz posiadania nowego kanału sprzedaży? Czy ja mam jakieś benefity z tego powodu? Czy ja w ogóle muszę Wam płacić za to, że mogę, że moi klienci mogą przez Wasz portal zamawiać jedzenie? Jest bardzo dużo. No, oczywiście przede wszystkim to jest wspólny biznes, który my robimy, ten kanał sprzedaży, ale dodatkowo udostępniamy różne możliwości, które restauracja niekoniecznie sama jest w stanie, żeby zrobić. Począwszy od różnych form płatności online, czyli klient, który nie ma gotówki, może płacić online i tylko odbierać jedzenie przy dostawie. Z jednej strony restauracja może powiedzieć, no mam terminal, no ale nie może obsługiwać płatności przez przelewy bankowe lub płatności przez paybacka. Więc są różne inne metody, które można używać. Nawet bitcoiny. Mamy klientów, którzy płacą bitcoinami. Więc udostępniamy pewne nowe narzędzia. My później też zbieramy bardzo dużo różnych danych, które się dzielimy z restauracjami, zachowanie naszych użytkowników, co lubią, co mniej lubią. Więc jest bardzo dużo rzeczy, które my jeszcze jakby możemy jako konsultant dla restauracji podpowiadać, jak oni mogą ten biznes lepiej prowadzić. Później też mamy inne kategorie restauracji. Załóżmy przykład McDonald's. My dzisiaj dla McDonalda realizujemy dostawę. Czyli McDonald's, który nie robi dostawy z nami, może to zrobić. Czyli nie tylko dodatkowy kanał promocji marki i sprzedaży, ale jeszcze rozszerzamy o możliwości realizacji całej tej dostawy. Ale macie swoją firmę dostawczą, czy ty masz pracowników, którzy zajmują się dowozem jedzenia? Jak to jest rozwiązane? To są nasi pracownicy. Aha. I my w tej chwili właśnie budujemy całą flotę, żeby rozszerzyć ten rynek. Czyli restauracja, która nie ma możliwości na chwilę obecną dowozu jedzenia, może skorzystać też z Waszej floty dostawców? Dokładnie tak. I my mamy taki plan, żeby postawić bardzo dużą flotę w Polsce. Planuję, żeby w ciągu półtora roku postawić około 1500 kierowców.
z naszymi samochodami, nasze ubrania, nasze standardy i umożliwić bardzo dużo restauracjom, które dzisiaj nie oferują dostawy, żeby również robiły dostawy razem z nami. Aczkolwiek nie tylko, bo też będziemy oferować dla restauracji, które już robią dostawy, żeby to outsourcować do nas. To też się wiąże z różnymi ciekawymi, różnymi nowymi rzeczami. Czy z każdego miejsca w Polsce można zamówić jedzenie przez Pizza Portal i będzie ono dowiezione? Z każdego? Chyba jeszcze nie. Aczkolwiek mamy bardzo duże pokrycie. Pokrywamy ponad 400 miast w Polsce, więc myślę, że mamy bardzo, bardzo dobry, duży zasięg. Na Giewont chyba jeszcze żadna restauracja nie dostarcza, więc no chyba nie. A najbardziej hardkorowe zamówienie przychodzi Ci do głowy? Taki case, który omawialiście na jakimś spotkaniu wewnętrznym w firmie, bo był bardzo dziwny i taki bezprecedensowy. Nie przypominam sobie, żebyśmy dyskutowali jakieś zamówienie. Zamówienie przez portal dostarczone z emocjami, to tylko się wiąże, kiedy sam zamawiam i przysłali mi coś nie tak. A właśnie, co się w takiej sytuacji dzieje? Czy ty jako pośrednik, bo trochę jesteś pośrednikiem, inaczej jak będziesz dostawcą, będziesz zaangażowany w ten cały proces, to ty bierzesz jakąś odpowiedzialność za to, co zostało dostarczone? Tak, mamy bardzo dużo osób, którzy do nas nawet pisali, albo od znajomych, którzy znajomy zamówił i historie, które zaczynam coraz częściej słyszeć, z czego się bardzo cieszę, że właśnie bierzemy więcej odpowiedzialności niż de facto do nas należy, bo restauracja gotuje jedzenie i w większości przypadków też dostarcza. Ale jednak jeżeli klient nie jest zadowolony, bo jedzenie nie było dobre, czy dostarczone opóźnieniem, czy zimne, cokolwiek, to najczęściej się zwracają mimo wszystko do nas, ci użytkownicy. I mimo tego, że to nie jest nasza wina, to my bardzo często rekompensujemy tego klienta, bo wiemy, że jeżeli nie był zadowolony w tej restauracji, to on wróci i zamówi w innej restauracji. Oczywiście staramy się, żeby również restauracja rekompensowała, ale wiele restauratorów niekoniecznie dba o klientów w taki sam sposób, jak my to robimy. I ja się cieszę, że nasi klienci wiedzą, że mogą się do nas zwrócić i my im pomożemy tutaj w stosunku do restauracji. A co się dzieje w sytuacji, kiedy takie skargi na daną restaurację się powtarzają? Czy wy wtedy taką współpracę rozwiązujecie? Miałaś takie sytuacje? Tak, jedną restaurację rozwiązaliśmy umowę wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że sanepid nałożył karę na tą restaurację, więc to my natychmiast zareagowaliśmy i rozwiązaliśmy tą współpracę. Ale w zeszłym roku, na początku, zrobiliśmy taką większą akcję, gdzie czyściliśmy restaurację, tak brzydko mówiąc. I ja kazałem wypowiedzieć ponad 300 umów. I to było de facto efekt. Wypowiedzieliśmy te 300 umowy tylko dlatego, że te restauracje albo bardzo słabo dbały o użytkowników, albo po prostu miały słabą jakość, albo w parze. Więc to by jakby my robimy portal dla użytkowników. My chcemy, żeby wchodzą na naszą stronę, wyskakują restauracje, które dostarczają dobre jedzenie i robią to z jakością. No jeżeli restauracje się nie wywiązują z tego, no to my nie chcemy tracić użytkowników przez takie słabe restauracje, więc my wtedy je wyrzucamy. To była taka większa akcja, dzisiaj jest bardziej na bieżąco, więc my tak hurtowo tego teraz nie robimy, ale robimy to na bieżąco. Więc... Czyli wy jesteście też gwarantem jakości dla klienta? Że jak ja zamawiam przez Pizza Portal, to mogę mieć pewność, że jedzenie, które otrzymam, jest ciepłe i przede wszystkim no, jest smaczne. Do tego dążymy, tak można powiedzieć. Chciałbym, żeby to było szybko zrealizowane, bardzo smaczne, no i oczywiście ciepłe i miło. I w razie problemów to zawsze klient może się do nas zwrócić i mieć pomoc. Aczkolwiek to jest praca w toku. To, że my stawiamy własną logistykę, to jest jeden z elementów, gdzie my widzimy, że my nie mamy dzisiaj wpływu na jakości, a jest to bardzo istotny element, jak zamawiamy jedzenie z dostawą, że ta dostawa jest zrobiona w dobry sposób. Więc dlatego my teraz zaczynamy to stawiać, bo mamy wizję dużo lepszej jakości i to chcemy dla naszych użytkowników zrobić. A na chwilę obecną, gdzie tu są pieniądze? To znaczy na czym Pizza Portal zarabia? Na jakimś abonamencie od restauratorów, którzy z Wami współpracują, czy na przekazywaniu tych danych, które zbieracie o klientach? Gdzie tu jest biznes? Nasz biznes model jest bardzo prosty i to jest prowizja od zamówienia. My pobieramy prowizję od wartości zamówienia, którą my poświęcimy do restauracji i to jest de facto wszystko, co my bierzemy od restauracji w danej współpracy. Ale to jest tak, że ci restauratorzy podnieśli ceny, jak zaczęli z Wami współpracować?
żeby sobie tą prowizję odjąć? To jest bardzo dobre pytanie. My w umowie mamy zastrzeżone, że te ceny muszą być takie same jak w lokalu. Czyli nie może być takiej sytuacji, że my mamy prowizję 10%, no to 10% nakładają jeszcze wyżej na cenę dla użytkownika. Więc to musi być ta sama cena. Były też przypadki, gdzie my interweniowaliśmy z restauracjami, gdzie próbowały to jakoś odbić sobie w taki sposób. A gdzie, jak patrzysz na Polaków, bo działacie w różnych miastach, nie tylko w Warszawie, gdzie ta tendencja zamawiania jedzenia przez internet jest największa? Czy w ogóle można coś takiego zaobserwować? Tak, to są różne lokalne takie niuanse, bym powiedział. Na pewno nasze największe miasta i Warszawa, no to są te miasta, które najszybciej przyjmują ten nowy sposób zamawiania. My tutaj też logistykę robimy, tu się bardzo dużo dzieje. Aczkolwiek wydaje mi się, że Olsztyn jest takim miastem, który ma najwyższą lojalność. Patrząc na użytkowników i restauracje, które dostarczają, no to widzimy, że ci użytkownicy, oni zamawiają raczej w tych samych restauracjach, w innych miastach to mniej lojalni wobec restauracji są, aczkolwiek lojalność i tak jest bardzo wysoka. Widzimy też różne, na przykład, że w dużych miastach również bardziej się używa aplikacje mobilne do zamawiania, a w mniejszych miejscowościach no to raczej to są zamówienia przez stronę internetową. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.